Witam serdecznie, czwartek, ale nie zapowiedzi tego, co się będzie działo podczas weekendu, bo przepraszam, chcę poczekać do jutra. Frank Martin walczy, jeden z moich ulubionych pięściarzy, ze szufladki Old School Fighters. Absolutnie tak, o tym powiemy, natomiast powiem tak, zmęczony jestem tym całym gadaniem, chociaż 2013 rok jest świetny pod względem prawdziwych pojedynków pięściarskich, podejrzewam, że jeden z najlepszych od lat. Natomiast zmęczony jestem tymi wszystkimi różnymi cyrkami, więc stwierdziłem, że będę krótko informował w miarę często o tym, na co naprawdę warto czekać. I na co ja czekałem, podejrzewam, że prawdziwi kibice boksu od wielu, wielu lat, a mianowicie Spence kontra Crawford. 29. T-Mobile Arena, Las Vegas, to wszyscy wiemy. Krótkie takie wrzutki będą tylko i wyłącznie dotyczące walki genialnej. Walki w tym roku na pewno najlepszej. Nie wiemy, jeśli chodzi o to, co się może stać. Wszystko się może stać, nagle się może okazać, że jacyś pięściarze, gdzie stawka jest zdecydowanie mniejsza, zawalczą walki życia. Natomiast jeśli chodzi o dwóch pięściarzy, którzy mają wszystko do stracenia, absolutnie wszystko, bo to jest kwestia historii, za chwilę powiem o tej konferencji prasowej. To jest kwestia historii, to jest historia tego, jak zostaniesz zapamiętany. Jeden drugi to wie, i Crawford, i Errol Spence. Doskonale o tym wiedzą, mówią o tym za każdym razem. Natomiast jeśli chodzi o to, ile masz do stracenia, bo przegrasz i wszystko to, co mówiłeś. Ja jestem najlepszy, pound for pound. Przy całym szacunku dla rywala, to każdy zapamięta, kto wygra walkę. Każdy będzie pamiętał, kto wygrał walkę. Czy wygrał Errol Spence, czy wygrał Bud Crawford. Bardzo, bardzo ważna walka. Panowie mistrzowie świata w kilku kategoriach wagowych. Panowie, którzy nigdy nie przegrali. Panowie z perfekcyjnymi rekordami. 28-0. 22 KO Errol Spence Jr. 39-0. 30 KO Bud Crawford. Nie było jeszcze walki, którą ja pamiętam, kiedy walczyli pięściarze w takim prime jak jeden i drugi. W takim, co prawda niektórzy mogą powiedzieć, że 35 lat Crawford to nie jest prime. Nie, to w przypadku Crawforda to jest prime. Natomiast gdzie walczyli pięściarze o tej klasie sportowej. I nie tylko sportowej, bo to nie jest walka na trash talki. Jak widzicie te zdjęcia, które w tej chwili wrzucam, to byśmy spotkali tych panów na ulicy, to byśmy powiedzieli, że jeden taki, nie wiem, lekki bankier, czyli Errol Spence Jr., kontra gościu, co wyskoczył po mleko, czyli Bud Crawford. Bud tak zawsze wygląda. Przemiły uśmiech na twarzy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest about trash talking. Tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości. Tu jest cena $85 nie za trash talking, nie to, co panowie powiedzą na konferencjach prasowych. Kto w kogo rzuci szklanką, pociągnie komu z plaskacza, zupełnie tego nie potrzeba. Zupełnie tego nie potrzeba, ponieważ klasa sportowa jednego i drugiego nie podlega żadnej dyskusji. Zacząłem tą myśl, że nie pamiętam, kiedy dwóch pięściarzy mających taki prime, mających takich trenerów za sobą, takie przygotowania, takie walki walczyło ze sobą, będąc niepokonanymi. Pytanie, czy Errol Spence, czy Oleksander Usyk jest numerem jeden, czy oczywiście można tutaj dodać Tysona Fury, chociaż chyba już nie. Ale nie za to, co robił w ringu, no bo musimy pamiętać, że przy całym tym wariactwie Tysona Fury to jednak na ringu nikt go nigdy nie pokonał i tego mu nikt nie odbierze. Natomiast dla mnie jest rozmowa pomiędzy Bud Crawford i Oleksander Usyk, czy to jest numer jeden, czy to jest numer dwa. Dla większości prasy fachowej amerykańskiej to jest Terence Crawford. I teraz pytanie, gdzie jest Errol Spence w tym podsumowaniu? To jest numer 4, czy to jest numer 5? To jest tylko to jedno pytanie. Także mamy z pierwszej piątki jedynkę kontra piątkę, albo dwójkę kontra czwórkę, czy dwójka kontra piątkę w pound for pound. Takie walki się widzi bardzo rzadko, bardzo rzadko. Dlatego 29 lipca jest dniem specjalnym, jest czymś wielkim.
wczoraj kolejna wirtualna konferencja prasowa panów, bo rzeczywiście dużo tego jest. Premier Boxing Champions i Showtime starają się wszystko zrobić, żeby jeszcze bardziej zachęcić tych, którzy może, nie wiem, mieszkali gdzieś tam w jakiejś jamie i nigdy nie słyszeli, kto to jest Errol Spence Jr. albo Terence Crawford, także tego jest sport. Panowie dobrze mówią, zrobiłem sobie takie krótkie zapiski dla was. Errol Spence, 3 tygodnie w Las Vegas treningu. Przypominam, Errol Spence trenuje w Teksasie. Normalnie na 3 tygodnie przyjechał na... Nigdy tego wcześniej nie robił. Na 3 tygodnie przyjechał na obóz treningowy do Las Vegas, żeby wszystko już absolutnie grało, żeby różnice klimatyczne między Teksasem a Las Vegas istnieją. Żeby te wszystkie rzeczy zniwelować, żeby wyjść 100%, nie 99,99, tylko 100% przygotowanym. Natomiast mówi to, o czym ja przed chwilą mówiłem, zresztą jeden i drugi powtarza, to jest walka o historię. Kto wygra tą walkę, będzie zapamiętany przez kibiców na długie, długie lata. Będziemy wspominać tą walkę, zgadza się. W 100% to się musimy zgodzić. Nie chciałbym, żeby pozostawić żadnych wątpliwości, kto jest najlepszym pięściarzem na świecie. Zadecyduje determinacja i charakter. Przegrywali pięściarze na ringu bardziej utalentowani niż Bud Crawford. Nie to, że zabiera mu talent, nie można zabierać mu talentu, każdy widzi jak jest, natomiast przegrywali bardziej utalentowani. Boks to taki specjalny sport, gdzie determinacja rządzi. Zostawiam ego gdzieś tam z tyłu. Specjalnie nie brałem walki poprzedniej, poprzedzającej takiej rozbiegowej czy rozgrzewkowej, przypominam, jak Crawford walczył z Avanesianem, to taki lekki sparing, no może taki średni sparing dla Crawforda był, bo nie chciałem, żeby cokolwiek wypadło, tak bardzo chciałem tej walki, załatwiliśmy tą walkę na telefon. Kiedy kto inny rozmawiał, my zadzwoniliśmy do siebie bezpośrednio i ustaliliśmy, że walczymy. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Także taka ode mnie uwaga, co do Errola Spence'a Juniora i jego etyki pracy, to nie ma żadnych wątpliwości. To jest człowiek, który przy całym tym swoim mistrzostwie, podobnie zresztą jak Crawford, ale u Errola to już jest w ogóle do jakichś niesamowitych stopni pociągnięte, przy całym tym swoim mistrzostwie, zdobywanych tytułach, milionach, talencie, pracuje tak, jakby był pięściarzem, który, nie wiem, ma debiut amatorski. Ja nigdy nie zapomnę, to był pierwszy raz go widziałem w 2015 roku na żywo, w 2016 byłem na treningu Cunninghama i Krzyśka Głowackiego, kiedy walczyli w Barclays Center, oczywiście pamiętamy tą walkę, i na undercarcie. Pomyślcie, że w 2016 roku Errol Spence Jr. był na undercarcie Krzyśka Głowackiego. To też warto zapamiętać. I zobaczyłem trening, który zrobił sobie gdzieś stojąc z boku, nie interesując się specjalnie dziennikarzami, oczywiście dziennikarze się nim interesowali, zrobił sobie Errol Spence Jr. Najpierw miał taki trening rozgrzewkowy, walkę z cieniem, sam zrobił z boku z trenerem parę takich pas, natomiast później podszedł do heavy bag, boom, boom, heavy bag, 41 minut. W każdym razie tak było. To był ten moment dla mnie, może dla każdego może być inny, jak obserwujesz pięściarza, kiedy oczywiście wiedziałem o Errolu Spence'u Juniorze, ale kiedy to zobaczyłem, mówimy o kimś naprawdę specjalnym, bo to trzeba mieć ten mental. Wychodzisz i 41 minut heavy bag na konferencji prasowej. Później powiedział, przepraszam, na tym medialnym treningu, gdzie normalnie nikt tego... Czy tam większość ludzi tego nie traktuje poważnie, a tym, że on mówi, ja mam do zrobienia jednostkę treningową, a moja jednostka treningowa jest taka, żeby bić w ten worek przez kilkadziesiąt minut. I kilkadziesiąt minut bił. Nie wiem, jak ktoś nie wie, co to jest, to radzę 3 minuty pobić w worek. Jakikolwiek. I pomnożcie to tyle, żeby wyszło 41 minut. Obłęd ze strony Errola Spence'a Juniora, tak zupełnie na marginesie, bo to jest ten moment, 2016 rok, czyli 7 lat temu, kiedy pomyślałem, że ten chłopak jest kimś specjalnym i zacząłem go mocno obserwować. Z drugiej strony mamy Crawforda, mówiłem przed chwilą. Numer jeden, czy to jest numer dwa? Tak naprawdę to jest chyba jedyne pytanie. Usyk czy Crawford? Usyk czy Crawford bez podziału na kategorie wagowe?
przemiły gościu, absolutnie przemiły gościu poza ringiem. Uśmiech, z każdym pogada. Wielokrotnie się z nim widziałem. Widziałem się w szatni ostatnio, kiedy Damian Knyba, pogadaliśmy na różne tematy. Na luzie zero gwiazdy. Zero. To jest kompletnie, nie ma tam trzech potężnych, którzy za nim chodzą, nie ma gościa, który cię odpycha, bo to jest wielki Bud Crawford. No. Normalny, zupełnie normalny gościu. W ogóle jeden i drugi to są normalni goście, którzy twierdzą, że najważniejsza rzecz w ich życiu to jest rodzina. Tak jest Crawfordem i tak samo jest Rollins Spencerem Juniorem. Rodzina, dziadkowie, to jest w ogóle ewenement w boksie. Wierzcie mi, to jest kompletny ewenement w boksie amerykańskim, żeby w ogóle mieć takie podejście do życia. Między innymi dlatego się nie mogę doczekać tej walki. Natomiast Bud Crawford, mówiłem o tym, że przemiły facet, natomiast wyjątkowy mother. Wiecie co, jeden i drugi w ringu. Wyjątkowy. Jeden i drugi, dokładnie to samo. Przemiły uśmiech. O, pamiętam jeszcze wtedy, że jak rozmawiałem z Rollins Spencerem, to mówił do mnie sir. Nigdy wcześniej ani później to się nie zdarzyło. Sir. Odpowiadam, to są rzeczy, które się zapamiętuje, bo takich rzeczy nie ma. Natomiast jeden i drugi, bad man. Really bad man. Są momenty, w których to widać. To są goście, którzy wychodzą na ring, którzy widzą, że jak jest ten ułamek załamania twój. Ułamek załamania. Dlatego ta walka jest taka wielka. To oni to cię wgryzą w te załamanie, wessają cię i cię wyplują. Czyli znokautują. Taki jest jeden i drugi. Very, very bad man. Czy nie ma niczego lepszego na ringu. Tego się nie nauczysz. To jest inna sprawa. Można być tam twardziel, kulo i tak dalej. Zabije cię. No. To jest zupełnie inny rodzaj bycia bad man. Crawford wczoraj na konferencji prasowej zupełnie nie przejmuje się faktem, że moi rywale są więksi. Zawsze byli więksi ode mnie. Im większy, tym bardziej pada. Nie ma znaczenia i nigdy dla mnie nie było, kto wychodził na ring, natomiast przeciwko mnie, natomiast zawsze było tak samo. Ja wychodzę na ring po to, żeby zabrać ci pasy i zabrać ci dalszą karierę, bo ktokolwiek wychodził na mnie po tym pojedynku, który miał ze mną, już nigdy nie był tym sam. Tak samo ma być z Errolem Spencerem Juniorem. Oczywiście, że tutaj ważne jest to Errol Spence charakter. To jest kwestia charakteru. Dlatego, jak wspominał Errol Spence, usiedliśmy na telefonie, wykonaliśmy do siebie telefon i żeśmy tę sprawę załatwili po charakternemu, tak jak robią to prawdziwi mężczyźni. Słuchajcie, co wam dużo powiem. Errol Spence Jr. kontra Crawford to może być jedna z najlepszych walk. Tak to na papierze wygląda, jaką kiedykolwiek obsługiwałem na żywo, a robiłem tego przez 30 lat dużo i to naprawdę były wielkie walki, trylogie czy Gołowkina z Canelo Alvarezem, to czy pierwsze dwie walki, bo trzecia to zapomnieć, trylogie Wilder kontra Tyson Fury, emocje, wszystko i tak dalej, natomiast nie pamiętam takiej walki, gdzie byłoby mniej bullshitu, a tyle prawdy dotyczącej jednego i drugiego pięściarza i znaczenia tego pojedynku. Tutaj tak naprawdę hype'u nie trzeba robić. Wiadomo, że trzeba robić, no bo żyjemy w czasach, że jak... Tego się właśnie obawiam na zakończenie. Żyjemy w czasach, kiedy nie masz miliona albo milionów na Instagramach i różnych innych dziwnych mediach społecznościowych, to cię nikt nie widzi. Są przewidywania, że ta walka sprzeda mniej niż Davis kontra Garcia. Tamta sprzedała ponad 1 300 000 pay-per-view. I może tak być, co zupełnie nie zmienia dla mnie faktu, że to jest na chwilę obecną. Nie wiem, jaką walkę trzeba by było zapowiedzieć. Czy Usyk kontra Tyson Fury by tą walkę przebiło? Prawdopodobnie. Albo byłaby na równi. Nie przebiłoby. Patrząc tak zwany body of work, czyli co jeden i drugi zrobili. Co zrobili w boksie Crawford i co zrobił Errol Spence Jr. Nie. To nic, co zrobił Aleksander Usyk, ani nic, co zrobił przez swoją karierę Tyson Fury, nie byłoby równe ani jednemu, ani drugiemu. Obyśmy mieli ten problem. Bardzo niewiele na to wskazuje, żebyśmy zobaczyli w tym roku. Prawie nic na to nie wskazuje, jeśli już to koniec stycznia, początek lutego, Usyk kontra Tyson Fury, natomiast to jest taka pierwsza wrzutka na temat Crawford kontra Spence, na pewno będzie ich wiele.
z prostego powodu, ponieważ boks na to zasługuje. Ci dwaj panowie na to zasługują. Wszystkim, co pokazywali na ringu. Wszystkim. Tutaj nie ma się absolutnie do niczego przyczepić. Słuchajcie, to by było na tyle. A może jeszcze na koniec, jak już mówimy o wielkich pięściarzach, Usyk kontra Dubois. Dzisiaj konferencja prasowa w Londynie. W konferencjach prasowych jest 2-0. 2-0 dla Usyka, natomiast konferencje prasowe nie walczą. Tam nikt nikogo nie bije i nie ma sędziów punktowych. Natomiast jak na razie to wygląda na Usyk kontra Dubois 2-0 w konferencjach. Jeden z dziennikarzy amerykańskich to przy okazji zupełnie zadał takie pytanie dotyczące Daniela Dubois, które brzmi: jakie jest najważniejsze zwycięstwo Daniela Dubois w karierze? Jakie nazwisko wam pierwsze przychodzi do głowy bez sprawdzania rekordu na bokseku? Dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Trzymaneczko, na razie. Jutro albo w sobotę wieczorem oczywiście wracamy z zapowiedziami, bo parę rzeczy absolutnie tego jest warte. Trzymaneczko i na razie.